Hej, hej, moi drodzy, na Macie Dzienny z tej strony, my jesteśmy w Base One. Lecimy dalej z kolejnymi pewnie misjami. Dobra, to chyba był ostatni save, sobie ładniemy. Ja jestem ciekaw, czy w tej grze będziemy mogli coś zrobić po swojemu, czy tylko zostajemy zawsze tak mocno za rączkę prowadzeni, czyli zbuduj to, teraz zbuduj to, bla, bla, bla i tak dalej. No, jestem ciekaw, bo w sumie przypomniało mi się to z Planet Base, tak skojarzyło mi się, jeśli chodzi o tą grę, że to no, jakieś takie w miarę podobne tam, przynajmniej pomysł na budowę gry i tak dalej, ale tam trochę więcej mieliśmy jednak wolnej ręki, tak? Czyli mieliśmy jakiś cel, ale chyba nie było tak, już nie pamiętam, ale nie wydaje mi się, żeby nas tak prowadzili, że konkretnie po kolei każdą rzecz, tak jak tu nam gra przykazała, nie? Dobra, postaw małą bazę. Install food dispenser, install dining table, install crew bed, build docking bay. Dobra, zaczniemy. W sumie od czego? Power jest, widzę, podłączony, bo się ładuje. Coś tu jest wszystko podłączane. Dobra, zerkniemy na connection. Jak tu wygląda? Dobra, faktycznie prąd jest, na razie jest podłączona tylko jedna maszyna, ale to nie ma problemu. Nie, dwie, obie są podłączone, ok. Spoko, czy maszyny są... Hit jest niepodłączony, jak widzicie. No, tak się zastanawiam w sumie, czy tutaj powinien być. No, ale... A, jest, nie. Bo tak, wiecie, no i tutaj za często nie przychodzą do tego miejsca. Jeżeli nie zrobimy tu jakiejś takiej, nie wiem, drogi, przez którą muszą przejść, żeby gdzieś tam indziej dojść, to mogłoby to być sobie nawet bez tlenu. Jak widać, bo nie ma tlenu też. Dobra, ale sobie oksygen też podłączymy, jak już tak, żeby było tak, jak ta gra lubi. Dobra, podłączone. Tu nie będziemy podłączać, bo tutaj chyba nikogo nie widziałem, żeby kiedykolwiek przychodził, ani ciepło, ani to. W razie czego to sobie założę kostiumy, skafandry. No dobra, mamy tu coś podłączone i mamy food dispenser. Tylko teraz tak, gdzie to wszystko jest? Dobra, setup small base. Chyba w końcu jednak nam puścili trochę rękę swobodniej, bo przynajmniej nie mówią dokładnie, co musimy pobudować. Tylko teraz się zastanawiam, czy tu w maintenance, nie, life support to już tutaj mamy, power już mamy, recreation, bedsy, to by można było, a tutaj jest food dispenser i to, no dobra, czyli mamy dwie takie rzeczy do pomontowania. Okej, okay, no wiecie co, możemy sobie takiego food dispensera na przykład, znaczy to miejsce tutaj wrzucić i to jest small canteen. Ja bym obok tu, a może być połączone. Dobra, niech to będzie wszystko połączone, zobaczymy jak się to nam uda, no bo musimy mieć też łóżka 8, nie wiem ile tu wchodzi, więc w razie czego damy jeszcze jedną tutaj strefę mieszkaniową. Nie wiem, czy industrial będzie do tego potrzebny, przyznam się szczerze. General to jest docking bay, to na pewno, ale to na końcu. Maintenance to już mieliśmy, dobra. Dobra, niech sobie robią. Niech tam sobie robią, czas na maksa, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo to teoretycznie wszystko możemy pobudować i na końcu sobie bym zbudował ten docking bay. Popatrzymy, nie? Dobra, tu już coś postawili. I teraz tak. Jak to stoi, to w... Tutaj device and furniture, czyli food dispenser. Dobra, ciekawe, czy food dispenser musi być do czegoś podłączony. Pewnie tak, ale to zobaczymy. To będzie mówiło, nie? Że jest potrzebne coś, a tu znowu potrzebne są łóżka. Y
To są łóżka, komfort. Chyba łóżka, nie? Bed, tak. Gdzie to można powrzucać? A, czyli widzicie, to będzie trochę potrzebna, czyli jednak gra w końcu ogarnęła się, ale wiecie co, ja tutaj daję do budowy, a przecież nie podłączyłem ani ciepełka, ani tlenu. Dobra, myk. Tutaj myk. Power, prąd, czyli ty dasz tu, a ty dasz tu. Będzie potrzebny na pewno jeszcze jeden. Dobra. I teraz tak, czy to trzeba podłączyć, bo on coś tam mówił, ale nie pamiętam. Znaczy nie pamiętam, nie zauważyłem. Czy to trzeba gdzieś połączyć? Teraz sprawdzimy. Takie trochę to jest głupkowate, że ciągle trzeba słuchać. A, nie, automatycznie się podłączył do tego, dobra. Tu jeszcze nie ma tlenu? A, możliwe. Powolutku będzie wszystko szło. Dobra, tu już sobie mają i tu sobie betki robią, ale wydaje mi się, że tu chyba można mieć jedno łóżko, nie? Tylko w tym wszystkim. Więc tak się zastanawiam dalej, czy nie trzeba będzie zrobić kolejnego modułu, znaczy nawet na pewno trzeba będzie zrobić kolejny moduł z mieszkaniami, nie? Dobra, to sobie zrobili, ale wydaje mi się, że stołek możemy tu wrzucić. Nie wiem ile tych stołków, ja myślę, że przynajmniej dwa. Na taką ilość osób to minimum dwa, nie? Może nawet więcej. Jeden food dispenser pewnie by starczy, ale stołki... Dobra, niech pobudują wszystko, bo nie wiem ile mamy, jeszcze trochę mamy zasobów. I tutaj mamy 250, tego mamy, dobra, porobili? Porobili chyba, nie? Wszyscy zadowoleni? A, dining table mają być jednak 3, dobra, bo nie zauważyłem. Czyli co, lecimy. Wróć. I tu będzie nasz trzeci dining table. No. Dobra, i tu byśmy mieli ok, czyli trzeba będzie zrobić zdecydowanie. Tylko właśnie, jak to zrobimy? Czy tu da się postawić kolejny moduł mieszkalny? Da się, ale żeby byśmy mogli ten kolejny moduł mieszkalny połączyć, to wydaje mi się, że będziemy potrzebować jeszcze jednego do life supportu, tego producenta, o, tlenu, czyli dyspozytora tlenu i ciepełka, bo musimy jeszcze dwa dodatkowe urządzenia, znaczy pomieszczenia ogarnąć. Jeden to będzie jeszcze jedna sypialnia i jeszcze docking bay, czyli miejsce dokowania. Dobra, mamy to. Jak tu zrobią? Dobra, to powinniśmy to ogarnąć, czyli mogę spokojnie teraz wrzucić z powrotem recreation. Ciekawe, czy będę mógł, czy... A, mogę, bo myślałem, że będą przeszkadzać tutaj te. Ale widzę, że panele się mieszczą w swoim tym. Ja mógłbym nawet to dalej zrobić, ale dobra, zrobiłem bliżej. Nie będę musieli latać daleko. Postawione? Postawione. Dobra, niech to leci. Mam nadzieję, że powinno energii wystarczyć chyba do napędzania tego wszystkiego przez noc. Jednak dnia jest dużo więcej niż nocy. Okej, widzę, że się podłączyło, no to teraz możemy to podpiąć z powrotem. Widzę, że logistyka łapie od razu. Power też, a hit, o. A, poczekajcie, czekajcie, bo to mogę ogrzeć z tego. Bo tu jeszcze jeden link mamy, ten drugi będzie potrzebny do naszej docking bay, czy stacji dokującej.
Dobra, i tu oxygen tu. Dobra, czyli tamten na razie jest taki, że luz. Nie pracuje. Raz, dwa, ok, tego nie używamy, więc jest spoko. Ciekawe, czy mówię, czy prądu wystarczy, nie? Teraz się przekonamy, dajmy full power, znaczy full czas na przodu. Aha, i tu byśmy potrzebowali kolejne łóżeczka. Całe cztery. Nie ma tutaj na co czekać, w sumie można już je od razu budować. I będziemy mieli 8 łóżek, czyli takie kąciki mieszkalne, w sumie można powiedzieć, nie? Z widokiem na gwiazdy. Dobra, czy coś się ładuje? A, jeszcze jest nocka. Ale tak powiem wam, na styk będzie. Będzie bardzo na styk. Dobra, będzie jakiś dzienne światełko, więc się ładujemy na razie i tak mniej niż zużywamy, więc zobaczymy, czy to wystarczy. Czy nie będziemy potrzebować jeszcze drugiego, na przykład samego zasilania do ładowania jednej baterii. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Wejście 1, no tak na styk, ale wiecie co, nie wiem. Dopiero chyba 11, 15, a to już trochę dnia minęło, nie? Dobra, teraz dopiero się ładuje, no to może być problem, powiem wam szczerze. Pod tym względem, więc nie wiem, czy nie postawić jeszcze jednego takiego fajnego modułu. Czy to jest możliwe, żebyśmy mogli mieć dwa moduły zasilania do jednego akumulatora podłączonego? Byłoby ciekawe, ale spróbujemy. A, to musi być dosyć, no tak, dosyć daleko, bo jak widać, trochę te panele zajmują. Dobra, niech stawiam. Jestem ciekaw. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało i czy uda mi się podłączyć drugie zasilanie, bo zdecydowanie nie starczy nam prądu. Tak przynajmniej mi się wydaje, na ogarnięcie tych wszystkich rzeczy. Bo musiałby się naładować do pełna. No może się naładuje. Jeszcze trochę czasu jest. Teraz mamy dużą zwyżkę, więc może jednak jestem taki trochę przewrażliwiony. 92, ale chyba się da doładować. Tak. Dobra, solarki się załapały i teraz pytanie, jak to się łączyło? Nie, oxygen, water, logistic, power. Czyli może być tylko jedno źródło zasilania? A nie, mogą być dwa. No dobra, czyli tak samo jak tamte inne, właśnie, plus 209 będzie dużo szybsze, że tak się wyrażę, ładowanie, chociaż nie wiem, czy nie lepiej byłoby postawić drugi ten akumulator. Ale z drugiej strony, moi drodzy, widać było, że ewidentnie starczyło, jeśli chodzi o ilość prądu. Im szybciej to naładujemy, tym nie będzie w ogóle takiej zniżki prądowej, bo tak, żeby postawić to musiałbym kolejny taki moduł stawiać, a to tutaj mamy wybudować tylko docking bay. No i nie wiem, gdzieś go wrzucimy, chyba od tej strony, nie? Żeby było, chociaż on potrzebuje takiego pustego miejsca. Dużo pustego miejsca, więc może, ale nie chcę, żeby mi przechodzili przez pokoje mieszkalne, więc wydaje mi się, że tutaj chyba będzie najlepiej ten docking bay strzelić. Tak jest. No widzicie, bo tutaj jest trochę tego, że potrzeba nam odrobinę przestrzeni, ale dobra, tu może być ekstra, będą od razu do huba wchodzić, więc luzik. No i dobra, dajemy czas na maksa, zobaczymy, co dalej wyjdzie, bo na razie to jest to dość proste. Dobra, ukończyliśmy misję z sukcesem, ale
takim połowicznym, ponieważ tam Adele chce sobie coś tam od nas, ale my mamy teraz ważniejsze sprawy, bo potrzeba hitka podłączyć tu i tlen też tu. No i teraz dopiero jesteśmy tak naprawdę ogarnięci, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiednich warunków biosfery życiowej. Dobra, no to zagadamy. Zobaczymy, co Adele chce od nas. A dają nam tych, którzy przeżyli z tej całej naszej eskapady i rozwałki. Są zmęczeni, głodni, nie kąpali się, raczej nie zmienili ciuchów przez kilka dni. Pewnie trzeba będzie pobudować medic, jakiś coś tam, jak znam życie. Full crew members, ok. Sleep and food. No, nie wiem, czy fooda mamy. Teoretycznie chyba tak, bo tu nie widzę żadnej informacji, że nie ma, nie? Docking Bay Reserve, to dobra, coś podchodzi do dokowania. Ciekawe, z jakiej perspektywy najlepiej to widać będzie. A z takiej to by było, że ta planeta by tutaj przesłaniała, więc może o, na przykład tak coś będzie lepiej. Wszystko fajnie, ale czy to musi być aż tak czasu tyle pożerać? Przecież pierwszy raz nie widzę żadnego problemu, ale jakbym miał tak 10, 15, to będę już na pewno zgrzytał zębami, mówił, co jest grane, nie? Ile można? Dobra, wy będziecie coś zabierać. O, cała banda wpadła. Cała banda sobie wpadła i już. Czy to dopiero przyszła część tylko może? A, może nie wszyscy? Jeden? Full crew member? O co tu chodzi? Jaki jeden, jak ich pełno tu przyszło? Nie rozumiem. Kompletnie nie wiem, o co biega tutaj. Dlaczego jest 1-2, a to dopiero jak, nie wiem, pójdą spać, to się ogarnia? Czy jak co zrobią? 3, czy jak się najedzą? A, może tak. 4, zobaczcie, jak coś tu wciągną. 5. No dobra, 6. Ciekawe było ich 8? Nie wiedziałem, ile wchodziło. Gadają sobie, widać, że są trochę zadowoleni z życia. Stacja nie jest za duża i ci, którzy nie lubią tłoków, to będą mieli na pewno zgrzyta, nie? Mamy 8, dobra, to tak się powoli gotowali, że tak powiem. No, zobaczymy, co teraz będzie. Henry dzwoni, łączymy się. Dobra, jakieś dostaniemy nowe blueprinty, fajnie, schematy zawsze się przydadzą. I oczywiście mamy od razu to montować, proszę bardzo. A skąd wie, czy my chcemy, nie? No dobra, miał coś przysłać i co? Potrzebujemy jakiś emitera wąskiej wiązki, modulator kaskadowy, jakiś wzmacniak sygnału. Dobra, czyli to wygląda na to, że nadal fabuła trwa i skręcamy to, co jest potrzebne do nawiązania komunikacji z Ziemią. Tak myślę, nie? Tylko teraz tak, żeby to zasemblować, to na pewno potrzebujemy nowe moduły. W tym coś do produkcji, industrial, o właśnie. Czy ja dam radę? Dam radę. To ja bym wolał te... Aha, ale tu będę mi łazić, wtedy musiał to ogrzewać. To niekoniecznie mi to na tym zależy. To jednak mimo wszystko wolę tu. Będą mieli blisko do pracy. I nie wiem, czy nie trzeba będzie... Nie wiem, czy to było w industrialu, czy... Maintenance chyba nie było. Tak, to chyba było tu i trzeba było wrzucić potem, bo te sondy on chyba też tu się robiło, ale dobra. Niech to zrobią, zmontują.
Najważniejsze, że nie brakuje nam energii. Nie, mamy takie ładowanie, że zawsze jest na maksa podładowane. No to dobrze, to powinno wytrzymać. Dobra, pobudowali. Narrow band emitter. Dobra, co ja tu mogę zrobić? Manufacturing. To nie, to nie. O właśnie. Recycler czy workbench? Chyba workbench będzie potrzebny na 100%. Dobra, tylko najpierw właśnie trzeba podłączyć ciepełko i tlenionko. Hop, siup. Power nie, ale hit jak najbardziej. Tak, o. No i dobra, wszyscy są szczęśliwi. Dobra, budują i budują strasznie powoli. Workbench down, dobra. No blueprints selected. I my potrzebujemy narrow band emitter. Potrzebujemy 6 uniców elektroniki, 2 hull parts, electronic parts i emitery. A my potrzebujemy aż 3 sztuki. Quantity. A nie mamy żadnych tych. Czyli wniosek jest taki, że musimy tu postawić co to było? Ten drugi recycler, jeśli się nie mylę, nie? I on dopiero generował nam, tak, tylko żeby mieć, nie rozumiem tego. Construction kits. Water, oxygen, food rations. Właśnie, nie widzę tych innych naszych. Tutaj by było. Supply nie. Gdzie jest tu? Też nie. Kurde. Jeśli research mamy, nie. Gdzie tu jest szansa, że my widzimy? Zapomniałem, w którym miejscu to by było widać. Dobra, industrial i to. Take all. Start. No i dobra, niech sobie robi. Tylko, że to niewiele nam da, nie? Czyżby to oznaczało, że muszę wysłać sondy i zbadać okoliczne miejsca? No też tak może być. Tylko wtedy znowu brakuje nam tu kolejnych. O dwa brakuje? Czy ja dobrze widzę? Tak jakby o dwa brakowało, nie? Nie, dobra. Przez chwilę chyba. No właśnie, tylko teraz tak. To jest woda, to jest tlen. Mamy dużo tlenu. Żarcie odrobinę. Repair kits. I gdzie tu jest miejsce na nasz magazyn? Construction kity, kredyty. Dobra, no oni to sobie robią, ale to jest trochę mało. No dobra, dajmy na maksa. Bo co my możemy tu jeszcze zrobić więcej? Bo nie ma tych innych gratów. I'm happy. Nie, researcha nie byliśmy. Nie, no dobra, tu jest budowanie. To też akurat średnio. Kurczę, gdzie są te... Station storage, o właśnie jest, dobra. Hyperwave transmitter mamy. Scrap, damaged control block, dobra, to coś jest. Teoretycznie chyba damy radę z tego coś. Znaczy tu panel. Close, dobra, to chyba damy radę to zrobić. Nie wiem czy koniecznie stop. A, możemy sobie zrobić z tego też. Strasznie powoli to robi, nie? You receive. Dobra, niech robi do końca. No, tylko, że to kosmicznie wolno. Kosmicznie wolno. No ale nie mam lepszego pomysłu. Bo to też musi obsługiwać inżynier. Nie wiem, czy oni się, tak powiem, uczą. Tego patrzę, czy nam starczy poweru.
Zabrakło. Zabrakło się, wyłączają. Dobra, moi drodzy, to jednak trzeba będzie postawić drugi taki... drugą taką instalację. Bo widzę, że się nie ogarnia jeden. Dobra. Tylko teraz pytanie. To w sumie naprawdę mało kto chodzi. Czy oni są potrzebni? Jak to zbudują? Chyba nie. Wydaje mi się, że już nie są potrzebni, więc dobra. Zróbmy nie industrial, nie recreation, nie power maintenance. Tak, o, żeby było. Niech to sobie tam pobudują. I postawimy tam nasz akumulator. I powinno być ok. Część do niego podłączymy, część do tego. Resource depleted, dobra. To już wszystko mamy chyba. A nie, jeszcze coś jest. Bo krzyknęło, że resource depleted, ale my przecież jeszcze mamy. Construction, a co jest potrzebne do tego? Nie, no robią cały czas, dobra, lecimy. Dobra, i tu potrzebujemy... Tu potrzebujemy tego. O, cudaczka. Bach. Niech nam to tu wrzucą. Tu i tak nie ma tlenu, więc musi założyć skafander, ale to... Dobra, tu się jak nic nie będzie psuło, to chyba nie muszą w ogóle przyłazić. Zresztą zobaczymy, jak podłączymy tutaj zasilanie. Dobra. I teraz tak. Linki. Power. A, już jest automatycznie wpięty. To wiecie co? On ma tylko jedno? Nie, ma też dwa. Dobra, to się tak na krzyż powpinamy. Teoretycznie powinno to działać. Jakąś w miarę sensownie, nie? Na wszelki wypadek to wyłączę stąd, a... Czekajcie, to podłączę tu. Dobra, tak żeby było. A, i teoretycznie, czy mogę podłączyć to tak? I teraz wszyscy do wszystkiego są podłączeni. Teoretycznie to też mogę podłączyć tu. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Wolałbym połączyć dwa te ze sobą, ale tu chyba tak się nie da. Z tego co pamiętam. Tak, nie pozwoli nam tego podłączyć, więc trudno. Niech tak zostanie. Dobra, zasilanie jako takie jest w miarę. W razie czego tu dorzucimy kolejną tutaj ELD. Dobra, czy tu mamy coś? Production stop, scrap metal nie ma. To teraz tutaj take all, lecimy kolejne, nie? Żeby mieć pewne to wszystko, to i tak trzeba to wszystko pewnie jak znam życie przerobić. Teoretycznie moglibyśmy drugi taki tu ustawić, ale nie wiem co za chwilę będziemy robić, więc dopóki nasz czas nie goni, w sumie chyba nie goni. To moglibyśmy... Cascade Modulator jest jeden, no to niech robi. Dobra, zaczyna się robotka, to sobie chociaż popatrzmy jak to wygląda. Waiting for resources. A. Dobra, idzie. I mamy już wyprodukowane? Chyba tak. Tak, no teraz co? Ten narrowband emitter. Tylko nie wiem, czy my mamy wszystko, żeby aż tyle zrobić. Bo potrzebujemy 3. Mamy. Emitter units? Nie, ale reszty nie mamy. Dobra, to na razie weźmiemy Assemble Signal Amplifier. Sobie zrobimy. O, start. Cały jeden jest potrzebny.
Więc dobra, resztę sobie zbieramy tutaj. Na razie nie mamy niczego. To powinniśmy tu jeszcze chwila. Dobra, rzućmy jednak ten czas na maksa, bo chyba każdy inny to tak słabo tutaj to wychodzi. 33, 24, 29, 28, 30. No ale jakieś te... Właśnie, nikt nie musi chodzić na razie, przynajmniej nie widziałem. Być może będą naprawiać to. To może być problemem, że tu nie ma tlenu, no ale nie chcę tu wszędzie generować kolejnych pomieszczeń z tlenem. Jeszcze coś? Jeszcze chwila. Dobra, i teraz to. Take all i rób. Dobra, a ty możesz już coś w końcu ogarnąć? Możesz. Start. No i dobra, raz. Teraz będziemy mieli wszystkie. Już mamy. Proszę bardzo. I co teraz? Nam jaka misja będzie? Wystrzelić to? Połączyć? Nadać coś z tego? Dobra. Zobaczymy, co Henry ma do powiedzenia. W końcu! Nie wierzę, że to działa! Możemy konfigurować to zdalnie. Feature of the wormhole is that it amplifies the signal, so there will be no problems with reception from that side. Możemy pchnąć przez wormhole, przez tą dziurę podprzestrzenną sygnał. Ona działa jako wzmacniacz dla tych sygnałów, więc nie będzie problemu z odbieraniem tego, co jest po drugiej stronie, nie? Będą mogli o nas... Czyli będą w stanie na pewno nas usłyszeć, ale czy nam będą w stanie odpowiedzieć, to trudno powiedzieć. No i życzmy sobie szczęścia. Czyżby to był koniec? Wszystko? Chyba tak. New mission, a nie, build transceiver model. New model available. Dobra, tylko teraz model to jest modul, nigdy tego nie potrafię tu zakumać. Tak, to jest całkowicie nowy moduł, 40 gratów. Dobra, moglibyśmy to dać tu? Dajmy. Pewnie będzie tam trzeba ludzi posadzić. No tak, bo potrzebuje ciepło i oksygen. Ale to za chwilkę. Dajmy pełen power. No, tu jeszcze jeden jest? To robimy. Wszystko do zera musi być. Wybrane, dobra. Montują. Ready for your next task. Dobra, mamy następne zadanie, tylko teraz tak, żeby to prawidłowo działało. Ejku. Henry, udało ci się to jakoś dostroić? Nie mam sygnału. Zaczekaj sekundę. Okej, okay. Wygląda to, że działa. O, cholewcia, modulator się zwalił. Interferencje chyba są jakieś. Dobra, podniosę trochę nośną frekwencję i zobaczymy. O, no właśnie, zrobione i sygnał jest stały, tak jest. Można transmitować, proszę bardzo, nadawać. To już tutaj Heraklit. Okej, communication code, czyli coś tam wysyłamy. Czyli w ogóle nie potrzeba tu było ani podłączyć tlenu, ani ciepełka, to i tak działa. Dobra. Oni tam wysyłają kod. O, odpowiedzieli nam. Bardzo słabe połączenie. Dostosują się do naszych częstotliwości, ale w ogóle ten... Frank, to ty? To Henry. Gdzie jesteście teraz? Wow, udało się nam dogadać. Henry, o mój Boże. Nie byliśmy w stanie się skontaktować z tobą od 2 tygodni. O kurczę, wszystko w porządku? No nieźle, co 2 tygodnie minęły? Szybko, nie? Gdzie jesteście? Możemy stracić sygnał. Odpowiedz mi teraz. Nie jesteśmy daleko od wyjścia z tunelu. Twój sygnał jest bardzo dziwny. Nie widzę waszego beacona, czyli jakiejś boi sygnałowej. Nie ma czasu na gadanie. Słuchaj mnie uważnie, bo pewnie nie będę powtarzał. Tak jest, transmitują nam telemetrię, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy. Nowe koordynaty, na wyjście z tunelu.
musicie poprawić tą drogę, bo inaczej to spotka to samo co nam. No to otrzymane dane. To są złe koordynaty. No dobra. To są prawdziwe, dobre, poprawne. Uwierz mi, koordynaty, tak. Jeżeli inaczej to wszyscy umrzecie. Okej. Wprowadzone. Pewnie, tak. Aż set. No i zaraz to do nas padną i pewnie się rozwalą, żeby było weselej. Do zobaczenia wkrótce. Koniec połączenia. Wow. A to żeśmy się nagadali? No, przełażą, przełażą. Pewnie wpadną też w tą dziurę, nie? Co my? Czy ten... A nie. Proszę, nawet chyba ich nie rozwaliło. To prawda, są wśród tak grubej ilości złomu. Ale chyba w całości. Jakimś cudem. No i dobra, to zakładam, że misja kompletna. No dobra, moi drodzy, no to widzieliście. Proteus ma mocne osiągnięcie. No dobra. No to ta była troszkę dłuższa. Myślę, że damy sobie na ten moment spokój. O! Koniec! To nowy scenariusz. Epizod 1 skończyliśmy. No nie wiem, dajcie znać, czy chcecie kolejne epizody. Teraz tym razem już trochę bardziej musieliśmy użyć mózgu, że tak powiem, już nie było zbuduj to, zbuduj tamto, tylko już mniej więcej sami musieliśmy ocenić, co jest potrzebne, więc może to nie jest taka zła ta gra, nie? Zobaczymy. No dobra, kolejny epizod w razie czego przed nami, a na razie ja wam dziękuję serdecznie, czekam na wasze info. Czy chcecie dalej ciągnąć kolejny epizod, czy zostawiamy i lecimy z jakimiś innymi grami? Dobra, moi drodzy, trzymajcie się, hej, hej.